Dolinie Środkowej Wisły stworzył Bóg pejzaż godny najpiękniejszych zakątków południowej Francji. Ów bajkowy pejzaż z miasteczkiem zabudowanym domkami z krzywymi dachami z czasem musiał przyciągnąć artystów. Przekraczając próg Kazimierskiego Rynku, wycieczki biegną od razu przed słynne renesansowe kamienice. Brodzący wśród raków olbrzym z maczugą w ręce i małym Jezusem na ramieniu to święty Krzysztof, patron turystów, kierowców, żeglarzy, Ameryki i bogatego kupca z Kazimierza, Krzysztofa Przybyły, który ów dom kazał wystawić. Mąż zaciska pięść, bo żonka bez osłonek flirtuje z sąsiadem z drugiego okna. Tylko po co o tym trąbić na cały rynek? Jednopiętrowe domy braci Przybyłów sprawiają wrażenie o wiele wyższych, za sprawą attyk, które nadbudowują ich fasady. Umieszczenie na nich świętych Mateusza, Marka, Łukasza i Jana Ewangelisty oznaczało przywiązanie właścicieli do wiary katolickiej. Kamienice pod świętym Mikołajem zdobią też zwierzęta. Gryf, lew, kozioł i lis symbolizują cechy niezbędne każdemu kupcowi, który winien być lotny jak gryf, waleczny niczym lew, uparty jak kozioł i przebiegły jak lis. Z takim człowiekiem robić interesy to aż strach. Nad miastem górują resztki zamku wzniesionego ku obronie państwa przez Kazimierza Wielkiego. Od potopu szwedzkiego zabytek zaczął popadać w ruinę i w takim stanie go zachowano. Trzy krzyże nawiązują do Golgoty, upamiętniają epidemie nękające mieszkańców Kazimierza. Z góry Trzykrzyskiej roztacza się widok na całe miasteczko. Jego nazwę wiążą z osobą króla Kazimierza Sprawiedliwego, który osadził tu zwierzynieckie Norbertanki, ale pasuje ona również do wspomnianego Kazimierza Wielkiego. Wiek XVII witało miasto w pełni świetności. Kupcy zbijali fortuny na handlu zbożem, pomniejsi żyli z rzemiosła, rybołówstwa i przewozów przez Wisłę. Mijały lata. W małym Grajdole mieszkali pospołu Polacy z Żydami. Właśnie takie półmiasteczko, półsztetl zastali studenci Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, zwożeni tu na letnie plenery malarskie przez mistrza Tadeusza Pruszkowskiego. Najmłodszym jego uczniem był Chaim Goldberg z Kazimierza. Artysta zdążył wyjechać przed Holokaustem i ocalał. W latach szalejącego socrealizmu Kazimierz stał się dla malarzy oazą wolności artystycznej wypowiedzi. Później życie w tej malarskiej kolonii przygasło. Ożywił ją na nowo Stanisław Jan Łazorek, który jako pierwszy wystawił swoje obrazy na rynku i zaczął je sprzedawać. Dziś jest tutaj więcej galerii niż sklepów. Obrazy można kupić nawet w koszernych jatkach przy małym rynku. Tutaj zbiegały się niegdyś zaułki pełne żydowskich domków. Odbudowano tylko jatki i XVIII-wieczną synagogę. Służba Bogu ma być pełna uśmiechu, nauczał Reb Ezechiel Taub. Za jego czasów Kazimierz zasłynął z tradycji radosnych śpiewów religijnych. Dostojny Ezechiel miał szczęście. Odszedł śpiewać Najwyższemu 100 lat przed zagładą 3000 kazimierskich Żydów. W chwili wybuchu II wojny światowej Polska była największym skupiskiem Żydów na świecie. W kraju nad Wisłą żyło ich 3,5 miliona. Stanowili 10% ogółu mieszkańców, a w Kazimierzu połowę. Tragedia rozegrała się wiosną 1942. Ówczesny burmistrz Tadeusz Ulanowski usiłował pertraktować z hitlerowcami. Za cenę funta złota odroczyli pierwszą deportację o tydzień. Z Kazimierza Niemcy wywozili Żydów do obozów śmierci w Bełżcu i Sobiborze. Koło cmentarza żydowskiego na Czerniawach jest ściana płaczu, wzniesiona z macew, powyrywanych z grobów i użytych przez hitlerowców na płyty brukowe wokół siedziby Gestapo.
Do klasztoru franciszkanów reformatów na plebanią górę prowadzą 17-wieczne kryte schody. 60 drewnianych stopni, wydeptanych sumiennie nogami wiernych. Właśnie ten plac hitlerowcy wybrukowali macewami, a w domu zakonników urządzili więzienie. 100 lat wcześniej car w odwecie za udział w powstaniu styczniowym przepędził stąd franciszkanów, pozostawiając w klasztorze tylko najstarszego ojca, Adriana, na wymarcie. Najstarszy w mieście jest kościół farny. Po wielkich pożarach niszczących miasto w XVI wieku odbudowany został w stylu renesansu. Dolinę, w której wyrósł Kazimierz, żłobił przez tysiąclecia potok Grodarz. Widząc go w takim stanie, trudno sobie wyobrazić, że to maleństwo może zmienić się w bestię, wystąpić z brzegów, wedrzeć się do domów, sklepików, zalać rynek i pół miasta. Pan Baltazar Celej z okna swej kamienicy oglądał właśnie taką tragedię i rozmyślał. Reb Ezechiel Taub, niczym Mojżesz, przy pomocy laski powstrzymał raz pędzące wody Grodarza. Ale Żyda cudotwórcy nie ma już wśród żywych. Zresztą widzi mi się, że los zsyła klęski po to, żeby kopnąć niemrawych ludzi w tyłek tak, iżby wylecieli w wyższe rejony myśli i życia. Przodek pana Celeja wybudował kamienicę uznaną za najpiękniejszy mieszczański dom doby odrodzenia w Polsce. Dekoracja budynku do tego stopnia zachwyciła pewnego Anglika, że chciał go kupić, by pociąć na kawałki i zabrać ze sobą na wyspę. Na szczęście do transakcji nie doszło. W kamienicy Celejowskiej mieści się dziś Muzeum Nadwiślańskie. W salach na piętrze króluje malarstwo artystów związanych z Kazimierzem. Izby niewielkie, a dzieł wciąż przybywa. Zawiązana w 2000 roku Kazimierska Konfraternia Sztuki skupia kilkudziesięciu mistrzów palety. Osobne miejsce zajmują zbiory sztuki złotniczej. Oto srebra związane z żydowskim szabatem, czyli świątecznym dniem odpoczynku i modlitw, trwającym od zachodu słońca w piątek do zachodu w sobotę. Po powstaniu styczniowym Kazimierz podupadł i utracił prawa miejskie. Mogło temu zapobiec dobrowolne opodatkowanie się mieszkańców, ale w sprawach podatku, jak to w sprawach podatku, nie było zgody. Panie Moshe Mintz, musimy ratować godność miasta i nasz honor. A co znaczy honor, panie Cele? To coś takiego, co trzyma człowieka prosto i nie pozwala mu schylać karku. To poważna choroba. My mamy Talmud i to nam wystarcza. A pan łamiesz Talmud. On zabrania podróżować w szabas, a pan, panie Mintz, jeździsz w tym dniu do Puław. Kiedy ja w szabas jadę, to ja nie jadę. Ja siedzę na tym, o, i ja wtedy płynę. Panie Cele, ja nie łamię Talmudu, ja go obchodzę. I w sprawie podatków radzę wam robić to samo. W czasach pogańskich okoliczna ludność składała demonom w ofierze czarnego koguta. Ponoć jego postać przybierały chętnie strachy i dusze potępionych. Koguty po dziś dzień nieodłącznie wiążą się z Kazimierzem. Dbają o to piekarze od Sarzyńskiego, którzy codziennie w pocie czoła wypiekają pełne kosze ciast w kształcie koguta, ryby albo raka. Równie słynne są kazimierskie cebularze i jagodzianki. Wszystkim włóczykijom życzę więc smacznego. No i jeszcze jedno. Z Kazimierza, jeśli łaska, nie wyjeżdżaj bez obrazka.